Witajcie, ja jestem Nigrum, a oto przed Wami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Dying Light. Poprzednio mieliśmy sporo faili w poprzednim odcinku. Robiliśmy zadania poboczne, ponieważ teraz mamy moment w fabule, w którym przeniesiemy się do innej lokacji. W ogóle dostaniemy zupełnie inną mapkę. Oczywiście będziemy mieli możliwość powrotu tutaj, ale pomyślałam, że zanim zajmiemy się fabułą, to zrobimy te wszystkie zadanka poboczne, które tu mamy. No i dzisiaj chciałabym się udać na bazar do tej Dali, do tej wiedźmy, przekonać się, kim ona jest i co ona potrafi, ale najpierw oddamy kredki, które już mieliśmy oddać jakiś czas temu. Oczywiście zapraszam Was bardzo serdecznie na serwer Discord. Pamiętajcie, link macie zawsze w opisie pod każdym odcinkiem z tej serii. Ten odcinek nagrywam jeszcze tego samego dnia co poprzedni, więc tyle, że z przerwą. Po prostu zrobiłam sobie przerwę i miejmy nadzieję, że w tym odcinku nie będzie tyle faili, nie będę tak ginąć. Wiadomo, to nie jest tak, że gra nie polega na tym, żeby w ogóle nie ginąć. No chyba, że ktoś na przykład zrobi sobie taki challenge, takie wyzwanie, no to w porządku. Okej, musimy dać kredki Kate. No ale my takiego challenge'u oczywiście nie robimy, żeby przejść grę bez śmierci, czy coś takiego. Czekajcie, tutaj. Dobrze mówię? Nie. Nie, 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 nie. Tu. You found some crayons. Oh, fantastic. You're the best. The kids are gonna lose their minds. But in a good way. Here, take this. You'll make better use of it than I will. No i okej, zadanie zrobione. No i dzieciaki będą miały co robić. Ogólnie też z tego, co widziałam w zadankach pobocznych, jeżeli chodzi o zadanie oddania kawy oraz opatrunki i leki, no to część oddaliśmy dla Toygara, ale to jeszcze nie jest wszystko, to nie jest wystarczająco. Jak... Czemu to jest trudność tryb fabularny? Ktoś by się zapytał. Tutaj tak samo, tutaj tak samo. Tryb fabularny, jak to są poboczne zadania. No nic. Nie wiem czemu tak jest. W każdym razie będziemy tego wszystkiego szukać. Te rzeczy jesteśmy w stanie zebrać tak naprawdę przeszukując różne domy w terenie. Tak samo opatrunki, kawę i gaz do zapalniczek. Gazu do zapalniczek nie jesteśmy w stanie ogólnie zbierać, ponieważ nie używamy tego, to jest tylko i wyłącznie do zadania. A co do dzisiejszego odcinka, to tak jak mówiłam, będziemy skupiać się na tej wiedźmie Dali. Tylko, że najpierw sobie stąd wyjdziemy. I po drodze może uda mi się właśnie coś zebrać. Dobra, lecimy na zewnątrz. Trochę tych zadań jeszcze jest. Ogólnie póki co to są takie zadania zbierackie, więc myślę, że... Dwa odcinki, może to wszystko ogarniemy. Zobaczymy, no bo jeszcze mamy w sumie ten plac budowy, tam też musimy to ogarnąć. Jeszcze na placu budowy jest jedna bezpieczna strefa. Mamy jeszcze jedną bezpieczną strefę, taką luzem, więc zobaczymy, może dwa odcinki i uda nam się te wszystkie zadanka ogarnąć. Fajnie by było i wtedy moglibyśmy się przenieść już do nowej lokacji. Zobaczymy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Oczywiście będę robić cięcia, jeżeli będę chciała gdzieś dotrzeć i będzie to lokacja, którą już kojarzymy, tak, ścieżka. No i myślę, że tak też zrobię właśnie idąc tutaj, do tej Dali, więc widzimy się na miejscu. Może po drodze odwiedzę jakieś domki i spróbuję poszukać potrzebnych materiałów. No i proszę bardzo, pierwszy domek, do jakiego w ogóle się dostałam tutaj po drodze. I patrzcie, jaki jackpot. Aż 4 razy gaz do zapalniczek. Potrzebujemy 5. Mieliśmy 4, ale chciałam wam też pokazać, jak on wygląda oczywiście. No i tak, tam... O, tu jeszcze skrzynia, otwórzmy. Szukam. Jeżeli chodzi o takie rzeczy jak kawa, czy gazy, opatrunki... O, tam jest jakiś wiral. To wszystko będziemy zbierać na bieżąco, ale chciałam wam pokazać... To wiecie, jak wygląda, ale chciałam wam po prostu pokazać, jak ten gaz do zapalniczek wygląda. I będę sprawdzać tutaj na bieżąco wszystko. Zobaczmy jeszcze tu, tutaj kabelek zasilający. No okej, robię cięcie i będę szukać dalej.
jest kolejny dom na przykład. Można by było zobaczyć tutaj. Dobra, tam jakiś wiral biegnie. Sakiewka. Rozglądam się, może zaraz znajdę kolejny gaz do zapalniczek i wam to po prostu pokażę. O, ten wiral się gdzieś tutaj kręci. O, patrzcie. No i mamy. Ogólnie jeżeli chodzi o ten gaz do zapalniczek, to on się... W momencie, kiedy dostajemy to zadanie, on się praktycznie będzie pojawiać w jakiejkolwiek szafce. To nie jest tak, że on będzie w jakimś konkretnym jednym miejscu. W pierwszej lepszej szafce, w jakimkolwiek domku go znajdziecie. To nie jest trudne do odnalezienia. Także to już mamy i w sumie mogę już lecieć do Dali, bo tak jak mówiłam, bandaże i kawa to wszystko będę zbierać na bieżąco. Okej, akurat tutaj był samochód pułapka, użyłam tego. One się resetują też same, można je uzbroić też ponownie. Okej, no przeszłam na ten bazar tutaj i mamy Dali, trzeba będzie ją znaleźć. Tutaj jeszcze chyba mamy jakiś wykrzyknik. A, to jest właśnie Dalia. I ta informacja. No to jest tu. So, at last you are here. I sent for you days ago. Are you always so slow? Perhaps you are resistant to my summons. Good. The strong ones are more difficult, but always so much more worthwhile. You must be the witch. Such prideful contempt. But of course you do not believe in such things. Look, I'm here because I've been told that you have an ability. You want to know how I walk among the Immortui without drawing their attack. Is that not so? Huh? Is it possible? For you? No. You are far too crude and ignorant to obtain such deep knowledge. But there is another way. Something I could make for you. It's fine, I'd be willing to trade. You are only here because I wish it. And it is my wish that you have this ability. You will need it to be of service to me. Tonight, you will go to the caves while the volatiles are out hunting. Collect as many black mushrooms as you can carry. And I will use them to prepare a tincture for you. That is all I require from you. Królowa wiedźm. No dobra. Możemy tego zadania podjąć się nawet od razu. Nocą będziemy musieli pójść do jaskini, która nawet nie jest aż tak daleko, więc myślę, że przejdziemy się tutaj. Mogłabym w sumie zrobić też i cięcie. Po drodze bym po prostu poszukała jeszcze kawy i opatrunku, wiecie. Tego będę cały czas po drodze szukać. Okej, jestem już w kryjówce. Nazbierałam trochę kawy. Żadnych gaz, żadnych opatrunków nie udało mi się zebrać. Ale kawy udało mi się troszkę nazbierać. No nic, będę działać dalej oczywiście. Lecimy w stronę... Tędy nie przejdę. Lecimy w stronę tej jaskini, o której mówiła Dalia. I spróbujemy nazbierać tych grzybków. To jest tutaj oczywiście, to wejście jest pod wodą, tak. My tutaj nawet byliśmy, zbieraliśmy tojad. Ciekawa jestem, czy ta skrzynia się odnawiała, już nie pamiętam. Tak, odnawiała się, o kurde. Patrzcie na to. No to jest dopiero ciekawe. Dobra, płyniemy. Nazbieramy jej tych grzybków. 10 grzybków musimy nazbierać. Wow. No i tu też są jakieś skrzynie. Dobra, szybko użyjmy kamuflażu. I oczywiście, że przemieńce przybiegają.
Dobra, postaram się ich pozabijać w ten sposób. Dobra, użyjmy kamuflażu, bo jeszcze chcę otworzyć tamte skrzynie. I tu kamuflaż się przyda. Te grzybki musimy pozbierać oczywiście, ale... chcę też otworzyć te skrzynie. O, mamy kawę znowu, to też się przyda, tak. I otwieranie zamków średnie, zobaczmy czy zdążymy. Oczywiście też ten kamuflaż nam się zmyje, jeżeli wejdziemy do wody, no to jest jasne. Dobra, spróbujmy. O! Nóż ogrodniczy. Kolejna kawa. O, czekajcie, bo tutaj też są chyba... Tak, tutaj też są te grzybki. Jaki zielony kolor od nich bije. I tutaj też, no właśnie. To z przeciwnika. One świecą się właśnie na zielono, w taki specyficzny sposób. Ale patrzcie, jeszcze kawę udało się zebrać. Nieźle. Dobra, tutaj też grzybki. Wszystko się na zielono świeci. Dobra, tego nie jestem w stanie zebrać. O, kawa po przeciwniku. Dobra, kolejne grzybki są dalej. Też musimy się spieszyć, nie możemy zwlekać. Dobra, mamy. Mamy grzybki. Spadamy stąd. Dobra, spadamy teraz. Okej, okay, mam akurat bezpieczną strefę tutaj, więc możemy z niej skorzystać. Okej. Okay. I myślę, że zrobię znowu cięcie. Ze względu na to, że chcę poszukać tych opatrunków i tej kawy, tak? Chociaż nie mamy aż tak daleko do dali. Dobra, wiecie co? Te opatrunki i kawy to i tak wszystko zbiorę po drodze, więc... utrudnimy to sobie. Jeszcze więcej punktów też pozbieramy. Przebiegniemy się do dali w nocy. To też nie jest jakoś super daleko. A, uciekł. No nic. Dobra. Gdzie jest Dalia? A, tutaj. This tincture will give you some ability to be among the immortui. It will not last long, and it may disturb your senses. Solutions of greater potency can be prepared, but they will require more powerful agents and greater risk. Now, you are ready to serve me. What do you want? From you? Why, nothing at all. I will never ask anything of you, runner. You may go about your business and do exactly as you think you should. A man of free will. But the truth is that you will always be doing my bidding. Even now, you are under my complete control. No i okej, dostaliśmy miksturę dali z grzybków. I will summon you again when the time comes. Go now. Enjoy your illusion of freedom. You may leave, but we are not done. You will be back. Z tego co pamiętam, to już był chyba koniec. Już więcej chyba nie było żadnych... Czekajcie, nie tu. Już więcej chyba żadnych zadań związanych z Dalią nie było. Z tą wiedźmą.
No dobra, słuchajcie, ja myślę, że przeniesiemy się teraz na północną część mapy. Ja sobie tutaj po prostu przeczekam do rana i będę zmierzać po prostu na północ do tej strefy. Będziemy to sobie czyścić. Może uda się jeszcze w tym odcinku coś większość zrobić, zobaczymy. Może w następnym już wyruszymy z fabułą. Po prostu chcę zdążyć wszystko zrobić, wyczyścić tu wszystko, żeby też nie było tak, że po prostu przez 5 odcinków będziecie oglądać same zbierackie takie rzeczy. Po prostu też jesteśmy ciekawi fabuły i tak dalej. Widzimy się za chwilę. Gdzieś w pobliżu tej strefy. Chcę ją przejąć i myślę, że skierujemy się później w tamtym kierunku. Będziemy zwiedzać te tereny. Tutaj nas w sumie nie było. Na tych terenach, mimo że one są odkryte, no ale nas tam nie było. Więc gdzieś się tutaj spotkamy. Zanim dotarłam do tej bezpiecznej strefy, zdecydowałam, że jeszcze skoczymy po lornetkę, ponieważ ją widziałam. Mamy zadanie lornetka, w której musimy znaleźć lornetkę dla ludzi w tej wiosce rybackiej, żeby mogli wypatrywać gryzoni. No i przypomniało mi się, że przecież wieża, na której bezpieczna strefa, wieża, na której tak naprawdę spotkaliśmy Aleksieja, tutaj niedaleko tej niezabezpieczonej bezpiecznej strefy, że właśnie tam widziałam lornetkę, ale chciałam wam to pokazać. Ja nie mogę jej wziąć. Właśnie, zapomniałam, że był taki myk. Nie wiem, czy też wiedzieliście, może niektórzy z was o tym wiedzieli, może nie, ale pokazuję dla tych, którzy na przykład o tym nie wiedzieli, że jest miejsce, w którym mamy rzeczywiście lornetkę, ale nie możemy jej wziąć, ponieważ nie jest interaktywna tak naprawdę, jest nie do wzięcia. Dlaczego? Nie mam pojęcia, ale wiem, że wiele osób też się na to natknęło, też się na to nadziało, więc pewnie, tak jak mówię, pewnie większość z was o tym wie, ale to jest w razie dla tych, którzy by o tym nie wiedzieli. W tym miejscu znajduje się lornetka, której nie da się wziąć. Co twórcom szkodziło zrobić tą lornetkę interaktywną? Naprawdę nie mam pojęcia. Czy po prostu oni zapomnieli, umieścili ją jako element otoczenia i po prostu zapomnieli o tym, że hej, tu też jest przecież lornetka i można ją wziąć? Możliwe, nie mam pojęcia. Może ktoś z was wie, jeżeli wiecie, dajcie proszę znać w komentarzach, czy znacie odpowiedź na to pytanie. Dlaczegoż ta lornetka nie jest interaktywna? Dobra, lecimy dalej. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Tu jest ta niezabezpieczona strefa. Tam się coś dzieje. Chyba ludzie Rajsa walczą. Ach, to dobicie jest idealne. Dobra. Dobra, tu nic chyba więcej nie ma. Ewentualnie na górze. A, tutaj. No i okej. Mamy bezpieczną strefę, nic tutaj do zebrania nie było. Tu się właśnie coś dzieje, spotkanie losowe. Dobra, słuchajcie, ja będę zaznaczać te miejsca po kolei. Myślę, że zaznaczę sobie to miejsce. Tu jest niejaki Osman i ludzie Rajsa byli widziani w tym tunelu, więc lecimy tam. A tu się co dzieje? Żołnierze Rajsa są. No dobra, to słuchajcie, ja się z nimi uporam już poza nagraniem i widzimy się na miejscu. Okej, okay, jestem przed tym tunelem. To nie było daleko. Tak naprawdę tutaj przed chwilą właśnie pokonałam tych żołnierzy Rajsa. Zdecydowałam, że zabiję ich za pomocą broni palnej i z jednego z nich udało mi się toporki do rzucania zebrać. Są właśnie fioletowe, są tutaj po lewej, jak widzicie, w lewym dolnym rogu ekranu. Mam ich 5. No i okej, w tym tunelu widziano ludzi Rajsa, a oprócz tego jakiegoś Osmana, jakiegoś człowieka. Dobra, sprawdźmy to. Tak mi się wydaje, że chyba 2 odcinki ten i jeszcze jeden i uporamy się już ze wszystkimi z zadaniami pobocznymi. Dobra, tutaj już kogoś słychać. Tak, i to musi być ten Osman. Tak.
Who's there? Don't move! What is it? So you remember me? I know I remember you. You were at Rice's camp when I lost my hand. You were one of Bracken's guys. If you were anyone else, I'd kill you. Oh, lucky me. That's right. As for Rice, I'd settle with that psycho in my own time. But first, I need your help to find my brother, Nazim. He's the one who helped me escape. He went for food at the supermarket, but he hasn't been back since. I'll pay you to find him. What do you intend to pay me with? Are you kidding? My brother and me worked for Rice. You know what that means? Collecting stuff. That's all we ever did. We look for stuff, we find stuff, we take stuff. Well, we wound up with a lot of stuff. Some of it we turn over to Rice. Some of it we kept ourselves, you know, in case things got too crazy. Not like stealing, but protecting for the future. That's just smart, right? Until you got caught. We still got plenty left. Weapons, medicine, money. We've got stashes all over the city. But now Rice's men are looking for us, so I have to be careful going out. So we've got a deal? I'll think about it. It will be worth your while. I promise. No dobra. Zajmiemy się tym. No, tam też jest trochę tych rzeczy. Ogólnie, jak to wygląda na mapie? Bracie, gdzie jesteś? Poszukaj brata Osmana w markecie. To jest właśnie ten gość, sam się nawet przedstawił, który stracił rękę. Poznałem Osmana, który kiedyś pracował dla Rice'a. Powiedział mi, że jego brat Nazim poszedł po zapasy do supermarketu, ale dotąd nie wrócił. Osman zaproponował podzielenie się swoimi łupami, jeśli znajdę Nazima. To jest w sumie niedaleko, więc myślę, że możemy się przejść. Dokończymy to zadanie w tym odcinku, a w następnym zajmiemy się tym placem budowy i ostatnią bezpieczną strefą, plus pozbieramy te wodorosty i myślę, że uda nam się jeszcze zebrać jakieś inne rzeczy, tych krzewów lawendy też będę szukać, a jeszcze ten nocny ognik mamy do zrobienia, to zobaczymy, ale myślę, że jak najbardziej... Jak najbardziej możemy zająć się teraz tym bratem Osmana. Tylko musimy wyjść z tego tunelu, będziemy go szukać. Dobra, robię cięcie i widzimy się na miejscu. Okej, jesteśmy na miejscu. To jest ten supermarket tutaj, niedaleko właśnie tej wieży, na której spotkaliśmy Krzysztofa i Alekseja. Teraz nie jestem pewna, czy przypadkiem ten supermarket nie był jeszcze strefą kwarantanny, którą można było ogarnąć. No nie. Dobra, tu nie wejdziemy. Musimy wejść tędy i go uratować. Tam są jacyś bandyci. Pytanie, czy to żołnierze Rice'a? Już nie pamiętam, czy właśnie jego zaatakowali żołnierze Rice'a, czy to byli jacyś inni bandyci. Teraz się przekonamy. No i tak naprawdę udało nam się dzisiaj załatwić zadanko z Dalią, pozbierać ten gaz do zapalniczek. No i zobaczcie, jeszcze uda nam się ogarnąć to zadanie. Okej, tutaj nic nie ma. O nie, czekajcie. W koszu. A, możemy się pogrzebać w koszu. Dobra, otwieranie zamków. Trudne. Ale spróbujemy. Jest, idealnie. Dobra. Sprawdźmy, co my tu mamy. Może coś znajdziemy. Może jakaś kawa, gazy. No i nabierze... O, tutaj gazę na pewno... O nie, środki... A nie, środki przeciwbólowe, dobra. Aha, no tak, no bo przecież w tym zadaniu, w którym zbieramy opatrunki i leki, no to właśnie opatrunki, czyli gazy, już zanieśliśmy. Kawy było za mało, no to kawę teraz zbieramy, ale oprócz opatrunków jeszcze były leki, środki przeciwbólowe, które zbieramy.
Dobra, tego nie jestem w stanie rozbić. Środki przeciwbólowe, których nasz bohater sam nie używa, ale... Klucze. Ale zbieramy je do zadania. A, tutaj. Wentylacja, no właśnie. Szyb wentylacyjny. O nie. Nie, tam jestem wybuchający. Tutaj też. No i tak obrywam. Kurde no. Nie, tędy przyszliśmy. Właśnie nie wiem, którędy mogliśmy stąd wyjść. Dobra, którędy się stąd wychodziło, bo ten alarm... O, tutaj jest wyjście. Tym alarmem też trzeba by się zająć. Dobra, trzeba znaleźć wyłącznik. Tam. Jest, mamy to. Uff. No, nie było łatwo. No ale na szczęście już te wirale nie przebiegają. Dobra, kawa. Tutaj też nie było czasu, kiedy ten kamuflaż nałożyć w ogóle. Dobra. Szukamy. W ogóle teraz się tak skojarzyło, gdzie jeszcze... O, tu zapasy domowe, ale nie można ich podnieść. Skojarzyło mi się, gdzie jeszcze jestem w stanie zebrać te środki przeciwbólowe. Pamiętacie, na samym początku gry odbiliśmy bazę. To była apteka. Tam byli bandyci, którzy tworzyli fałszywą antyzynę. Właśnie tam możemy zebrać te środki. Who the hell are you? Your brother's paying me to find you. Oh well, you've definitely earned your money. But Osman is in danger. Rice's men know where he is now. It's a lot to ask. But could you take him a message? Tell Osman that he's got to get out of there, and that he should meet me at the Red Wall Stash. He'll know what that means. All right, I'll tell him. Now we'd both better get out of here. Dobra. Spadamy stąd. Jak najprędzej. Wrócimy jeszcze do Osmana na koniec tego odcinka. A co do tych właśnie środków przeciwbólowych, to właśnie będę musiała udać się do tamtej apteki. Oczywiście gdziekolwiek znajdziemy skrzynki, wiecie, te wiszące szafki właściwie, na ścianach, w których znajdujemy gazy, no to tam będziemy znajdywać te środki przeciwbólowe, póki mamy to zadanie w dzienniku. Tak naprawdę, ale... ogólnie jeżeli ktoś szuka szybszego sposobu, to sobie właśnie przypomniałam, że tam w tej aptece, mimo że to jest bezpieczna strefa, to jesteśmy w stanie stamtąd właśnie to zabrać. W miarę dość szybko to zebrać.
jeżeli potrzebujemy. Dobra, robię cięcie i widzimy się z powrotem w tym tunelu. Okej, wróciłam do tunelu i patrzcie, patrzcie, co tu się podziało. Mamy ludzi Rajsa. Dobra, oni już wiedzą, że ja tutaj jestem. Ale lecimy. Postrzelamy sobie. Jeżeli oni tutaj są, to kiepsko, naprawdę kiepsko. Co z Osmanem? O, tutaj można było jeszcze strzelić. Czy Osman żyje? Jest, żyje. Another minute and I'd be a dead man. I thought maybe he'd sort me out. Rice's men got your brother. We talked before I could get to him. So Nazim is dead. No, no, he's all right, though you're both short a few fingers now. Anyway, he says he wants you to meet him at the Red Wall Stash. He said you'd know what that means. It means you didn't double-cross me. You're a straight shooter, Brickens guy. You want to join me and my brother? Yeah, no, I'll just take my pay. Fair enough. I promised you good. This is good. These keys will open three stashes in different parts of the slums. If you can get to them, they're all yours. Good luck, Brecken's guy. No i okej, proszę bardzo. Jeszcze wzrost poziomu przetrwania. Mamy tutaj parę skrzynek, które możemy sobie otworzyć. Zadanie jest wykonane ogólnie. Pamiętam, że te skrzynki były właśnie gdzieś w slumsach, w kilku miejscach. Jak tam będziemy to... O, kawa. To będziemy zbierać trochę komponentów. Pozbieramy oczywiście wszystko. Tutaj szczurek, kij baseballowy. No i okej, to wszystko. Tu chyba już nic na dole więcej nie było. Nie. No dobra, no to wszystko. Więc my się już pożegnamy. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. W następnym odcinku... A, jeżeli chodzi o skrytki Osmana, one się zaznaczały. Czyli proszę bardzo, tu się zaznaczają. Tu jest skrytka Osmana. Tu jest druga skrytka Osmana. I tu jest trzecia. No to będziemy mogli w następnym odcinku je pozbierać. Plus chciałabym się zająć jeszcze właśnie tym placem budowy, więc myślę, że na początku następnego odcinka zajmiemy się tym placem budowy. To będzie też ostatnia bezpieczna strefa, którą już sobie odblokujemy. Mamy te wodorosty do pozbierania i później po prostu porobię cięcia, zbierzemy te skrytki. Po drodze zajmiemy się też tym nocnym ognikiem. Skrytki to szybko, a nocny ognik, plac budowy, tym się właśnie zajmiemy. I... ostatnie rzeczy, które nam zostaną, no to jeszcze będę musiała tylko do tej apteki się udać, żeby pozbierać te leki. Kawę już pewnie zebraliśmy, już mam jej wystarczająco, więc to się wszystko, jak zbiorę te leki, to to wszystko się odniesie do Toygara. Tutaj plac budowy, jeszcze te krzewy lawendy. No i tą lornetkę, za nią będę musiała się jeszcze rozejrzeć ogólnie. Muszę sobie przypomnieć, w którym ona miejscu była, bo tak jak wam pokazywałam dzisiaj, jest lornetka, ale jest... Nie jest interaktywna, jest nie do wzięcia. Więc trzeba będzie znaleźć lornetkę, która będzie jak najbardziej do wzięcia. To tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Myślę, że w następnym odcinku damy radę wyrobić się ze wszystkim i będzie można już w kolejnym odcinku po tym, następnym, zabierać się za misję fabularną. Ja wam dziękuję za uwagę.
Zachęcam do oceny, do komentowania, do subskrybowania i do wpadania na serwer Discord. Zajrzyjcie tam, dołączcie do naszej społeczności. I trzymajcie się ciepło. Pa, pa.